zdrowia, szczególnie dla normalnych. No czy 9-11, czyli wrzesień 11 2001 roku zmienił coś? No zmienił. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No szczególnie zmienił 20 lat po tym. 20 lat po tym po prostu no Ameryka została wykończona. Ameryka została wykończona. 20 lat tego pobytu amerykańskiego w Afganistanie zostało zepsute przez no, obłąkanego, można powiedzieć, prezydenta. Straszna różnica pomiędzy tym, co było 20 lat temu i było teraz przez ostatnie 2-3 tygodnie. Po tym, jak terroryści objęli kontrolę nad 4 samolotami 11 września 2001 roku, no i zlikwidowali dwa wieżowce, dwa takie, można powiedzieć, bliźniaki w Nowym Jorku. To było troszeczkę problem był konstrukcyjny, bo te konstrukcje to były takie nowoczesne, wieże były zrobione przez Japończyka. Normalnie jak wieżowce są budowane, no to one są budowane takimi pudełkami, także każdy ma te wszystkie ściany i te pudełka są składane. Te wieżowce były akurat zbudowane troszeczkę inaczej, bo zbudowali ściany, no i pomiędzy tymi ścianami, no to robili takie poprzeczne te podłogi. To było bardzo to nowoczesne, ale nie było to bardzo wytrzymałe. No trzeba dodać też, że terroryści wykorzystali tą bombę latającą, jak każdy samolot jest bombą latającą, no bo ma tam parę tysięcy litrów tej benzyny, która jest łatwopalna, i kiedy ta benzyna się rozlała po tym budynku, zaczęła cieknąć, to wszystko, ta temperatura tego żelastwa, które tam było, i tego betonu, to się wszystko zaczynało załamywać. No. Przed tym atakiem to był taki program, no, gry komputerowe w zasadzie, które pokazywały właśnie zaatakowanie wież tych World Trade Center, czyli Centrum Handlu Międzynarodowego, właśnie uderzały w te wieże, no i ta benzyna to spalała, tak? Także teoretycznie, no większość inżynierów, większość ludzi, którzy ma pojęcie o termodynamice, o energii, o tym, jak jest dramatyczne skutki może przynieść benzyna, no koktajle Mołotowa, to już Ruscy to wykorzystywali do spalania. Terroryści w Chinach bardzo często używają właśnie ognia do niszczenia. Także 11 września 4 samoloty wystartowały, później zdecydowano po pierwszym uderzeniu wieży, wszystkie kamery były skierowane na tą palącą się wieżę, no i przy okazji, jakby były skierowane, no to drugi samolot uderzył. Jeden samolot uderzył niedaleko Pentagonu. No Pentagon, no to jest kompleks taki wojskowy niedaleko Waszyngtonu, i on ma właśnie 5 takich ścian, taki w zasadzie to jest donut, czyli taki, no jak to by powiedzieć, no w każdym razie od środka ma dziurę, taki pączek z dziurą w środku, no tyle tylko, że 5 boków, dlatego nazywa się Pentagon. No czwarty samolot, no to ludzie tam mieli jakieś połączenie satelitarne przez samolot, no i dotarło do nich, że dwa samoloty już uderzyły, bo z tych wiadomości, no i ludzie zaatakowali tych terrorystów, no i samolot spadł z pasażerami, którzy walczyli z terrorystami gdzieś w polu,
w Pensylwanii, także to była tragedia. No ja pamiętam, oglądałem po tym, kiedy te wiadomości były, że pierwszy samolot, no to była informacja, że wystartował i uderzył. No później, jak już ten drugi uderzył, no to już wiadomo było, że coś nie jest tak. No i jak człowiek sobie pomyśli, to ludzie mówią, że właśnie to wszystko zmieniło wszystko. No trudno wierzyć, że to było właśnie prawda. Ten cały szok tego dnia, no to był nieprawdopodobny. Zginęło 3000 ludzi zamordowanych w ciągu paru godzin, można powiedzieć, co było 90 minut, bo wszystkie samoloty po pierwszym tym uderzeniu zostały zatrzymane. Wszystkie samoloty miały nakazane wylądować i po prostu czekać. Przez ładnych parę tygodni nie było w ogóle ruchu samolotowego. No i stało to się na ziemi amerykańskiej. Stało się to, nie było inwazji w Ameryce, na Amerykę przez pierwszą i drugą wojnę światową. No w czasie II wojny światowej, no to najazd Japończyków na wyspy, na Aleutach, no ale to są te wyspy, które patrzą na Rosję. Także tam są takie, od Alaski idzie taki pas wysep, wyspy, wysep, pas wysp i to jest akurat tam, gdzie jest zmiana czasu, tam gdzie w zasadzie, no to Amerykanie z jednej strony patrzą na Rosję, Amerykanie w niedzielę patrzą na Rosję, gdzie już jest poniedziałek. No to Japończycy napadli na te wyspy. No ale nie było żadnego innego inwazji. No i wszyscy wiedzieli, że Ameryka zaatakuje, że Ameryka nie pozwoli na to, żeby to się stało. No wieczorem były już świece, były jakieś miejsca pamięci. To ludzie w Nowym Jorku znali, większość wiedziało, kto 3000, no to wszyscy mniej więcej, ktoś gdzieś kogoś znał, sąsiadów, nie sąsiadów, rodziny, że to synowie, dzieci, córki, matki, ojcowie poginęli. Przez długi okres czasu to była jedyna rzecz, o której Amerykanie myśleli. Nowy Jork już kompletnie. Tam te pyły, te kurze, to wszystko było poniszczone na około tego miejsca, gdzie stały te wieżowce. To była makabra. Wiadomo było, że coś nastąpi. No a dzisiaj po 20 latach to się nazywa tylko 9-11, czyli wrzesień 11. Było dużo solidarności narodowej, ludzie się złączyli, wywieszali flagę amerykańską, no wyjątkowo socjaliści, komuniści, liberałowie, LGBT nie sikali na flagę amerykańską, wszyscy byli dumni, no ale nie za długo, to w tym momencie to były wybory 2000, kiedy Al Gore i George Bush były takie dziwaczne te wybory. No wygląda na to, że możliwe, że było dużo oszukaństwa, tak jak teraz w 2016 roku. No ale Sąd Najwyższy musiał zdecydować, kto wygrał. No i przegłosowanie było tylko przez Florydę, przez tam kilkadziesiąt czy kilkaset głosów. To przeważyło tą wagę, że George Bush został prezydentem.
Bush i Gore, no to było coś, co rozpychało Amerykę na dwie strony, na lewactwo i na konserwatystów. 11 września jeszcze bardziej to wszystko pogłębił. Bush no, miał ogólnie takie poparcie, uniwersalne poparcie na to, że miał zbombardować Al-Kaidę i te wszystkie Bin Ladena, no bo Bin Laden był z Arabii Saudyjskiej, no ale skrywał się w Afganistanie. No oczywiście Amerykanie pomagali Talibanowi i wszystkim tym bandziorom, terrorystom, kiedy oni walczyli z Sowietami, z komunistami, no ale później po prostu wściekli się i zamienili wroga na Amerykę. No długo ta Solidarność Amerykańska nie wytrwała. 20 września Bush zadeklarował wojnę z terrorystami, no i się zaczęło. Zaczęło się, no wszyscy atakowali go za to, że miały być trybunały militarne, czyli wojskowe, Guantanamo, ta baza, czyli to jest taki tam parę hektarów na wyspie, na Kubie, na komunistycznej Kubie jest część amerykańska, także komuniści nigdy tego nie zaatakowali. No nie jest to miejsce w Ameryce, także to nie podlega za bardzo kongresowi. No Millery i inne kwaśniewskie w Polsce no też brały pieniądze za przechowywanie czy tam przewożenie, przesłuchiwanie tych terrorystów afgańskich, muzułmańskich w Polsce. To też cyrk jest, też ciężkie pieniądze były płacone, ale ta zgoda w zasadzie szybko zniknęła. Ta zgoda zniknęła pomimo tego, że organizacje islamskie starały się zaatakować Amerykę. No nie udało się im zaatakować czy osiągnąć jakiegoś sukcesu, no ale w zasadzie cały ten szerokie poparcie dla Busha zniknęło, no i Bush był znienawidzony przez następne 7 lat przez demokratów, był znienawidzony przez środki masowego przekazu, no i był wyśmiewany przez cały tych idiotów z Hollywood, tych wszystkich cyrkowców, aktorów, muzyków i tak dalej. Ci wszyscy szampańscy socjaliści po prostu wyśmiewali się z Busha na lewo, na prawo. No zgoda, no to jest coś, co jest najważniejsze w polityce, no bo jeżeli w polityce nie można się dogadać, no to za długo kraj nie wytrzyma. Także to dogadanie, no to jest w konstytucji, że musi być to dogadanie. No, w kongresie, w senacie, no to jest tak, że jest 60% senatorów musi się zgodzić. No co to znaczy? To znaczy, że trzech musi być za, jeżeli dwóch jest przeciwko. Także jeżeli kraj jest podzielony tak mniej więcej pół na pół, no to część do takiej pełnej zgody, no to ta przeciwna partia musi zgodzić się z tą partią przewodzącą. Dlatego te 60% jest bardzo ważne, że musi być jakieś tam dogadanie, ale już nie ma dogadania. Nie ma dogadania. Te po linii partyjnej republikanie i demokraci nie zgadzają się ze wszystkim. No, najważniejsza rzecz, no to jest powiedzmy wolność słowa. Lewactwo uważa, że nie powinno być wolności słowa i nazywają to teraz mową nienawiści, no ale chcą zwalczać. Lewacy chcą zwalczać prawo do posiadania broni. Konserwatyści oczywiście mówią, że każdy obywatel ma prawo do obrony. No komuniści mówią, że to państwo ma regulować. No i skrobanki są trzecią rzeczą. No ale ta wojna z terrorystami no też była makabryczna.
przez 8 lat Busha po prostu Republikanie byli atakowani, przez 8 lat Baracka Obamy, no to jeszcze bardziej cała Ameryka została rozdzielona na dwie strony. Za jedną kadencję Trumpa, no to w zasadzie to była wojna cywilna, tyle tylko, że bez sztyletów i rewolwerów jeszcze. Także cały ten kraj został doprowadzony do ruiny. Pandemia wykończyła już kompletnie jakąkolwiek zgodę. Teraz wszyscy ci maskowcy, no to jest jakiś kult, który w zasadzie uważa, że ma rację i że stoją moralnie na jakimś wyższym poziomie. No i oni są w stanie zabijać, mordować, wyrzucać z pracy, wysyłać do obozów, no robić wszystko, co tylko jest w ich władzy. Śmierć tego bandziora George'a Floyda, który spędził parę lat w więzieniu i którego komuniści przerobili na świętego, również nie pomogła Ameryce. No i całe to złożenie tych wszystkich tych rzeczy, no to zniszczyło kompletnie Amerykę jaką tak, jako zniszczyło. No i co to doprowadziło? No doprowadziło do tego, że Joe Biden został prezydentem, no i w mniej niż w ciągu roku doprowadził do strasznego zawstydzenia Ameryki na arenie międzynarodowej. No i to wygląda na to, że ten 11 września 2001 roku potężna lawina tam czekała, no i dzisiaj w 2021 roku po prostu spłynęła i zepchała to wszystko. Każdy prezydent prędzej czy później no to mówi, że nigdy nie można nie doceniać amerykańskich obywateli. No to takie, można powiedzieć, sranie w banie jest, takie prawdy oczywiste, no ale taka jest prawda. Ameryka się nie podda. Ameryka odbudowała te dwa wieżowce. Tam, jeżeli kiedyś będziecie w Nowym Jorku, no to jest potężny park, jest potężna taka wielka, takie zagłębienie ze ścianami, tam woda płynie naokoło, tam z boku są nazwiska tych wszystkich ludzi, którzy zginęli. No jest, zostało to odbudowane bardzo tak estetycznie i przyjemnie. No tragedia tam była, no ale to było straszne. Te gruzy i te dziury, no to przez ładnych parę lat to było, ludzie przyjeżdżali, no można powiedzieć turystycznie, no ale to była jakaś makabryczna turystyka, no ale pamiętali co to się tam stało, dlaczego to się stało. No i jest ta pamięć. Także Afgańczycy mają święto narodowe. Taliban nie ma żadnych kobiet w swoim parlamencie. Taliban nie ma żadnych transwestytów, LGBT i tak dalej, i tak dalej. Ameryka zostawiła im 80 miliardów w sprzęcie. No jedyne, co można się obawiać, to, że w ciągu najbliższego pół roku, roku Izrael zostanie zaatakowany przypuszczalnie przez Iran i przez ten sprzęt, który był zostawiony w Afganistanie. No i następne Chiny. Chiny 3 dni po ataku na Izrael wejdą do Tajwanu. Pierwsi nie wejdą do Tajwanu, no bo nie będą chcieli robić awantury pierwsi. No ale oni mają plany, mają koperty na inwazję Tajwanu, także, że nie będzie wojny światowej. Ameryka już przez następne 4 lata, nawet jak w 2024 będzie wybrany normalny prezydent, to Ameryka już nie będzie pomagała nikomu. No i teraz Izrael jest zagrożony, Tajwan jest zagrożony, no z Rosją też może jakieś robić rzeczy. 9/11, 11 września zmieniło i nie zmieniło świata. Ameryka
Ameryka jest inna, ale Ameryka będzie nowa i będzie normalna niedługo. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz, wiesz, strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami monetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie normalnie. Przekaz dla socjalistów. Patrzcie się nieustannie, co się dzieje naokoło was. Podatki, benzyna, działania prezydenta. Jest nadzieja, że plujecie sobie w brodę, że wybraliście maniaka. No, jest on sterowany. Jeżeli jeszcze nie widzicie, że on jest przez kogoś sterowany, jest mu nakazywany, co ma powiedzieć, jest to po prostu marionetka. To jest marionetka, nie prezydent Ameryki. Zdrowia dla normalnych.